Dobra, oglądamy. Czaternia, content na dzisiaj. A, nie mogę się doczekać. Już przez chwilę, ja wam powiem tak. Mi się to wyświetliło na telefonie, bo ktoś wrzucił to na Discorda i mówię, kliknę. I widzowie kliknęły i mówię, nie, nie obejrzę. Nie mogę, po prostu nie mogę. Więc widowie oglądamy, widzowie oglądamy Dark bardzo Soulsy, ludologiczny Dimons. Materiał od Dawida Bonkola na temat Dark Soulsów. I to jest, powiem wam tak, z mojej perspektywy to jest bardzo ciekawe, że ruch ludologiczny teraz przyczynił się mocno do, nie chciałbym użyć słowa popularyzacji Dark Soulsów, bo ludzie w Dark Soulsy w Polsce grali, ludzie o Dark Soulsach byli świadomi, ludzie wiedzieli, że taka gra istnieje, ale kilku streamerów zaczęło to wyciągać teraz i właśnie nie popularyzować, ale bardziej eksponować i wydaje mi się, że ekspozycja byłaby tutaj najlepszym słowem, że my się powoli przyczyniamy do popularyzacji tego i co najważniejsze, do pozbawienia Dark Soulsów tej dziwnej stygmy, którą ma na sobie, że to jest nie wiadomo jak ciężka gra dla jakichś totalnych psychopatów i tyle. Tylko no, okazało się, że to jest gra, w którą może zagrać każdy i wydaje mi się, że to jest bardzo dobra droga pokazywania tego szerszej publice, że jest to gra dla każdego, która każdego może czegoś nauczyć i tworzy się powoli, widzowie, kult wokół tej gry. I tak ma być. Dark Soulsy, Demon Soulsy, Elden Ringi, Sekiro, to wszystko gry, w które grają ludzie, którzy są nienormalni, chorzy na łeb, są masochistami. Tak. Osoby, które prawdopodobnie powinny być kontrolowane medycznie, regularnie. Osoby, które uwielbiają, gdy się na nie pluje, depcze, gdy się im rzuca kłody pod nogi i oszukuje. I nie, teraz nie mówiłem o Polakach, mówiłem po prostu o graczach, którzy uwielbiają gry typu Souls-like. Do niedawna właśnie w ten sposób myślałem. Do niedawna myślałem, że osoby, które grają w te gry regularnie, to są właśnie osoby no niezrównoważone. No bo jeżeli grasz w całkowicie inne gry, grasz sobie w strzelanki. Ale tak jest, no serio, i to jest to, co ja przed chwilą mówiłem. Te gry miały taki wizerunek. Gracze Dark Soulsów mieli na sobie taką stygmę, taką klątwę, tego Chosen Undeada, no nie? Tego Bearer of the Curse, tego Ashen One'a. Strategię, grasz sobie w Fifkę, grasz sobie w CS-a, w Valoranta. Jakim cudem może ktoś grać w grę, która po prostu wymaga na tobie 200 podejść pod tego samego bossa? Gdy nawet najzwyklejszy szkielet, który cię po prostu mija w tej grze, może cię po prostu zabić. A żeby znaleźć niektórych bossów, to trzeba mieć przecież jakieś zdolności telepatyczne. Przecież to jest niemożliwe. No i właśnie w ten sposób myślałem. Nigdy w życiu nie ukończyłem żadnego Souls-like'a, chociaż wiele razy do nich podchodziłem i się odbiłem. Dowiedziałem się, że nie tylko ja, ale także moi widzowie wielokrotnie w swoim życiu podchodzili do gier typu Dark Souls, Demon Souls czy Sekiro, ale wielokrotnie mieli to samo, czyli tak zwane odbicie się od tego tytułu. To znaczy, że kiedyś ściągnąłem tą grę. Co to jest? Muszę to sprawdzić. Tyle o tym gadają ludzie, że to będzie ciężkie. Ty, patrzcie, Wisokie. Tutaj stary Bonkol, no nie? Bonkol sprzed 10 lat. Jak jeszcze wyglądał ten, jak ten aktor z Pamiętników z Wampirów, czy z czegoś tam. Jak się nazywa? Jest ten jeden aktor, którego Bonkol strasznie przypomina i nie pamiętam jego na imienia. Wiecie, o kogo mi chodzi? I kończyło się na tym, że zrobiłem postać i w sumie chyba najwięcej czasu spędziłem przy no, tworzeniu postaci. Tego wilkołaka, potem, no. Jak już wchodziłem tą postacią, to Damon chyba, no. Dużo podpowiedzi, nie wiedziałem, co mam robić, a gdy już w końcu zobaczyłem przeciwnika, to albo on mnie zabił, albo po wielu trudach, zabijając go, przechodziłem do pierwszego bossa. No po prostu siadał mi na łeb i kończył moją zabawę. Oczywiście były kolejne próby, gdy wracałem od ogniska i dalej nie wiedziałem w ogóle, o co tutaj chodzi i dlaczego on jest taki ciężki. Czy ja robię coś źle? Przecież tutaj nie ma nigdzie broni wokół, w początkowej lokacji. I tak właśnie wyglądały moje pierwsze kroki w Dark Soulsach. One średnio trwały, nie wiem, niecałą godzinę. I wyłączałem grę, zapominałem. Można powiedzieć, że w sumie nigdy w nie nie grałem. Ale w tym roku w ogóle zdecydowałem się po raz pierwszy wziąć w garść. Przecież ja mam na swoim koncie mnóstwo różnych gier. Grałem w różne strzelanki, strategie, w symulatory. Ostatnio nawet nadrabiam wiele klasyków, retro gier, które potencjalnie powinny być moimi grami dzieciństwa. Już w historii niejednokrotnie mówiłem, że jednak ze względu na to, że dosyć późno otrzymałem komputer, to te gry teraz dopiero nadrabiam. Czy chociażby gry z PSX-a. A ile widzowie mieliście lat, jak mieliście komputer? Bo to jest ciężkie, no nie? Bo ja na przykład, ja się urodziłem w chacie, w której już był komputer, ale ja nie jestem najmłodszy, po prostu mój stary był skomputeryzowany bardzo mocno, nie? I właśnie to jest kwestia, no bo jak ktoś napisał, że 11, a ma 38 lat,
to był mimo wszystko bardzo wczesny komputer w domu, jak na osobę, która miała 38 lat, nie? Więc to by się zgadzało z podobnym timingiem. To też musiał być jakiś w miarę postępowy dom, nie? No ale jak jesteście dzieckiem, macie 18 lat i był u was od urodzenia, ale na przykład jak ja chodziłem do szkoły, no nie? Ja mam 29 lat teraz, to mało kto w szkole miał komputer w domu. Serio. Mało kto. Moi koledzy z podstawówki dopiero gdzieś tak w okolicy 5, 6 klasy zaczęli im nabywać rodzice komputery do domu. Większość moich kumpli nie miało peceta w domu i dla mnie to było takie dziwne, jak ja poszedłem do szkoły i zaczynałem coś gadać z innymi dzieciakami o grach komputerowych, nie? Oni nie wiedzą, o co chodzi, nie? I wiecie, tam gadam coś o Diablo i oni nie wiedzą, co to Diablo. Jestem się stary, chłopie, gdzie ty się kurwa uchowałeś, nie? Jak ty Diablo nie znasz? A tam dzieciak 9 lat taki w okularach i on nie wie, o co chodzi, nie? Stary, że tam coś o kościele zaczyna gadać, nie? Że to Diablo, że to źle, że tak mówić nie można, nie? Ja myślę, nie, no to chodzę do szkoły z jakimiś ludźmi, co pod kamieniem żyją. Jak można, stary, w Diablo nie grać? Ja pamiętam, jak kumplom mówiłem, potem faktycznie kumplom Diablo pożyczyłem i mówiłem, jak grać w Diablo, nie? I na przykład był taki kumpel, mój jeden, i ja mówiłem, że stary, w Diablo to tylko na P8. Musisz wejść do gry i wpisać /players8, bo wtedy jest więcej expa i więcej lootu, stary. W Diablo to nawet jak, nie gadaj ze mną, jak ty na P8 nie grasz w Diablo, nie? A z PlayStation 2, no, jak driver na przykład. I potem on przychodził do szkoły i mówi, że stary, nie mogę tego Duriela pokonać, nie? Wczoraj siedziałem cały dzień, z matką już kazałaś do spania, nie mogłem Duriela zabić. Ja mówię, chłopie, stary, na Duriela to musisz pójść i sobie kupić ten, jakiś gear z Coldressem, bo on Coldem bije. Mówię, a dobra, już czaj. Przychodzi następny dzień i mówi, dobra. Stary, zabiłem Duriela, nie? Wszedłem do trzeciego aktu, ale tak dostaję na cipę. Mówię, hopie, no to musisz nową postać zrobić teraz, bo źle build wydałeś. I on mówi, no bo tam na przykład grałem Amazonką i były kryt, to dałem wszystko w kryta. Ja mówię, hopie, no to już ta postać do wyjebania, nie? By też nadrobić i nową postać rób. Pokora. To jest to, czego się nauczyłem pierwszym Souls-like'u, który w tym roku w ogóle się pojawił. Przede wszystkim w tym roku było bardzo wiele głośnych premier. Specjalnie nie użyłem słowa mocnych premier, tylko głośnych, no bo właśnie wielokrotnie napompowana bańka PR-owa, medialna, komercyjna dużo wyszło takich oczekiwania rzeczy. Oczekiwania graczy. To znaczy gracze... Baldur, Diablo, dodatek do Cyberpunka, Mortal nowy, nie? O, to i to, i to w ogóle mówimy o grach, które wyszły teraz w tym kwartale, nie? Zawsze mają wysokie oczekiwania, ale to, co obiecywali nam w tym roku różni wydawcy gier, to się rzeczą, której się nie da dowieść. Są tacy, którzy nadal twierdzą, że jednak jedna i druga, trzecia, czwarta firma dowiozła w tym roku, czego ja niestety nie podzielam zdania. I była jednak taka gra, która w sumie pojawiła się, przepraszam za... Hej, Lies of P, ono fenomenalnie wygląda, strasznie mi się podoba, jak Lies of P wygląda. A tutaj jeszcze tak zapauzowałem kadr i patrzcie, z tego Pinokia ze środka patrzy oko Bunkola. Widzicie? Jaki to celowy zabieg artystyczny, bo on przejrzał tę grę na wylot. Wrażenie? Z dupy. Lies of P, studia, ale nie od From Software, czyli nie od tego legendarnego studia, które robi już od ponad 25 lat gry właśnie typu Souls-like, które stworzyło w ogóle coś takiego, co teraz możemy nazwać Souls-likeami. No i właśnie, jest sobie takie azjatyckie studio, okazuje się, że wypuszczają grę, która jest w uniwersum Pinokia, ale takie mroczniejsze, tam gdzie lalki... W ogóle to umiejscowienie Lies of P w świecie Pinokia to jest taki majstersztyk, mi się to tak podoba. Bardzo lubię niekonwencjonalne pomysły. Nikt o tym wcześniej nie pomyślał. Ja bardzo lubię rzeczy, które łamią daną konwencję. I tu mamy nagle baśń, która ma złamaną konwencję brutalnego świata. I ja taką bardzo fajnie złamaną konwencję, którą lubię, to jest, i ja o tym często mówię, to jest konwencja z Darkest Dungeona, gdzie wampiry są, nie są nietoperzami, a są komarami, no bo to też są krwiopijcy. Świetne to jest, naprawdę. Powiem wam, że to są rzeczy, które jak już ci ktoś pokaże, to wydają się fajne i takie, na które można byłoby wpaść, ale mieć na tyle takiego, nawet nie wiem jak to określić, mieć taki sposób rozumowania, który pozwoli ci dawno wytłoczone już ścieżki
złamać i zmienić ich konwencje. To jest naprawdę ciężko wymyślić coś nowego takiego, no nie? To da się robić, ale to trzeba w serio w konkretny sposób funkcjonować, mieć bardzo dużo takiej... Ja bym powiedział, że to jest taka dziecinna kreatywność, nie? Mało osób potrafi myśleć w taki nieszablonowy sposób, żeby gdzieś nagle złamać jakąś konwencję i zrobić to tak dobrze jak Lies of P na przykład. Taki to wręcz zabijają ludzi i praktycznie uzyskały samoświadomość. Znaczy tam fabularnie o co innego chodziło, ale nie skupiajmy się na tym. Skupmy się, dlaczego w ogóle dałem szansę tej grze. Przede wszystkim presja społeczna, to znaczy dużo moich znajomych twórców, którzy grali właśnie w Souls-like'i wcześniej mówiło: spróbuj, Bonkol, Dawid, spróbuj, naprawdę, kurde, zobaczysz, musisz to przejść. Moi widzowie jeszcze podsycali. Słuchajcie, to jeszcze powinno być tak, że pierwszy Souls-like powinien być za darmo. Pierwsza dawka za darmo, pierwszy Souls-like za darmo. Stary, raz spróbujesz i już nigdy nie wrócisz. Mówią, na pewno Bonkol nie da rady. No i w końcu stwierdziłem, że jak nie teraz, to kiedy? Jak już będę miał 50 lat, gdy nie będę miał w ogóle refleksu, więc podszedłem do tego i okazuje się, że pokochałem tą grę. W tej grze, w Lies of P, dowiedziałem się, że są wykonane przede wszystkim tak mechaniki, aby idealnie czerpać całymi garściami właśnie z Dark Soulsów, czyli właśnie z tych, można powiedzieć, najlepszych. Też jeszcze nie mając za bardzo porównania, dowiedziałem się od wielu właśnie weteranów gatunku, że oni to robią bardzo dobrze. Jeżeli kopiują, to kopiują to tak jak trzeba. Dobra, zacząłem grać. Ale nie wstydzą się tego, że kopiują. Aha, aha, ban na YouTubie, widzowie. Dobra, zacząłem grać. Okazuje się, że w tej grze w końcu po raz pierwszy dałem szansę bossom. Bossom, którzy naprawdę wymagali ode mnie bardzo dużo umiejętności. Przede wszystkim umiejętności spostrzegawczości. Tego, że nie ode mnie bardzo dużo umiejętności. Przede wszystkim umiejętności spostrzegawczości. Tego, że nie powinienem od razu uważać, że jestem kozakiem. To właśnie tutaj nauczyłem się cierpliwości. Ja wam narysuję wykres grania w Souls-like'i. On wygląda tak. To jest wykres ukończonych Souls-like'ów, a to jest wykres skilla. I tutaj kończysz pierwszego Souls-like'a i wydaje ci się, że jesteś dobry. To jest nieprawda. Kończysz pierwszego Souls-like'a, wcale nie jesteś dobry. Potem zaczynasz przychodzić tego Souls-like'a w ciągu jednej sesji i wydaje ci się, że jesteś dobry. To jest nieprawda. Tak też nie ma. Potem zaczynasz robić jakiś pseudo speedrun czy coś takiego albo challenge i wtedy znowu się dowiadujesz, że wcale nie jesteś dobry. I Souls-like'i mają bardzo dużo takich momentów, w których faktycznie może ci się wydawać, że jesteś dobry, a one cię bardzo szybko zweryfikują. Ja kilka miałem już takich momentów, gdzie na przykład próbowałem coś przychodzić szybko i dopiero wtedy dowiadywałem się, że mój faktyczny poziom jest o wiele niższy i tych Souls-like'ów naprawdę bardzo długo się człowiek uczy i bardzo długo zdobywa w nich skilla. I to jest tak jakby wykres tego twojego faktycznego skilla, który rośnie o wiele wolniej, no nie? I potem masz wykres tego, jak ci się wydaje, że wygląda twój skill, no nie? To ci się wydaje, a to jest faktyczny twój skill. I będzie, oj, Dawid, zobaczysz to, że będziesz miał dużo takich elementów weryfikujących to. I dopiero wtedy zadajesz sobie pytanie, Jezu, jak się gra w tę grę, jak się tego nauczyć, nie? I to jest niesamowite. I zawsze jest jakiś sufit i ty go nigdy nie dotkniesz, no nie? Sufitem to jest, słuchaj, stary, Gadran 3, Gadran 3, 7 gier z rzędu bez hita. Bo to jest tak, że grasz sobie w to i nagle potem mówisz, dobra, no to teraz zagram szybciej, nie wiem, nie ulepszę tak broni, będę miał mniejszy level i dopiero wtedy, jak masz ten niższy level, to ci gra weryfikuje i widzisz, że dużo rzeczy, które zrobiłeś w grze, zrobiłeś za pomocą levela, zrobiłeś za pomocą posiadania jakiejś zbroi, posiadania konkretnej broni. I potem, jak musisz zagrać w DS1 bez Black Knight Halberda, to dowiadujesz się, że wcale DS1 nie są tak proste, jakby się mogły wydawać, no nie? Że na kolejny atak trzeba poczekać, a często trzeba po prostu wiele razy otrzymać obrażenia, żeby poczekać na idealny moment i wtedy zaatakować. To właśnie tutaj nauczyłem się, że trzeba się bardzo dobrze zastanawiać nad każdym punktem, wiecie, który rozdajemy. To jest tak, że a to jest bzdura, co mówi. To w ogóle nie trzeba myśleć. Wszystkie Souls da się przyjść na SL1. To nie, słuchajcie, to bzdury tu gada. Nigdy nie myślicie na temat buildu. Build wam tylko może ułatwić, ale nigdy jakoś ten, nigdy nie przejmujcie się za bardzo buildem w tych grach. Co wam chciałem powiedzieć? Souls to jest taka gra trochę, w której bardziej musisz na samym początku nauczyć się, jak upadać, a nie jak w nią grać. Musisz umieć upaść i się podnieść z tego,
niż faktycznie nauczyć się w nią grać na samym początku, bo psycha ci nie wyrobi. Bo tutaj to jest ważne. W końcu to, w jaki sposób nosimy broń, to oczywiście definiuje nasz cały movement. Czy jesteśmy szybcy, wolni. Czy poruszamy no, to preferencje się ciężko, bardzo, no. Czy lekko. Czy nasze ataki są szybkie, ale niezbyt dużo zadają obrażeń, czy wręcz przeciwnie. Wolne, ale strasznie mocne. Dowiedziałem się, czym są te na wzór ognisk w ogóle miejsca, stegazery, czy jak to się w ogóle nazywa, gejzery. Ale przede wszystkim ogromna frajda z tego, jak się udało. Satysfakcja natychmiastowa. Praktycznie gra nie musiała nagradzać mnie żadnym dodatkowym przedmiotem typu nowa broń, nowa zbroja i tak dalej. I to jest to właśnie, co ja mówię zawsze, że Souls-like'i to są świetne gry, które przenoszą element skilla na gracza i to, co mówi Bonkel, też jest w ogóle ciekawe, że to są gry, które przenoszą gratyfikację po prostu na twoje czyste emocje, które ci towarzyszą w trakcie ukończenia czegoś trudnego. I ty tu nie musisz nawet dostać nie wiadomo czego w momencie, gdy będziesz postawiony przed ciekawym wyzwaniem, któremu podołasz. Wiadomo, że no, jakbyś nagle za zabijanie bossa nic nie dostał, to by było nudno w grze, ale ciekawszym elementem jest to sam fakt, że ci się udało, niż to, że dostajesz z bossa jakiegoś expa, nie? Satysfakcja i taka duma z tego, że dałem radę, mimo że na przykład niektórzy uważali, że nie dam. Niektórzy mi dawali na przykład 200 prób dopiero za 200, że niby to zrobię. A zrobiłem to za 50. To i tak jest bardzo dobrze. Niektórzy bossowie wymagali na mnie na przykład walki przez 3, prawie 4 godziny. Takim bossem był na przykład ten cały arcybiskup Andrzej, jak on się nazywał. No z nim walczyłem prawie 4 godziny, ale wiecie co? Miałem wrażenie, że walczyłem z nim może maksymalnie godzinę. Ta gra po prostu tak wciągnęła, że traktowałem to jak zwykły schemat. To weszło mi w krew. I jak mawiał klasyk, Souls-like'i to w sumie... To jest widzowie ten. To jest widzowie taka typowa weryfikacja pierwszego Souls-like'a. Gdzieś na jakimś etapie w pierwszym swoim Souls-like'u spotkasz bossa, na którym spędzisz 3-4 godziny i nauczysz się tej pokory. I potem już będzie tylko łatwiej. W żadnym innym Souls-like'u, no chyba, że trafisz potem już na Eshina z Sekirą, bo to jest chyba najtrudniejszy boss, jaki powstał, tak mi się wydaje, od nich kiedykolwiek taki, tylko też kurwa, 4 fazy, to już trochę sztuczny poziom trudności, jeśli o mnie chodzi, ale no. Taka wizualizacja tego pięknego cytatu z filmu, czyli każda porażka jest nawozem przyszłego sukcesu. Gdy udało mi się przejść Lies of P, uznałem, że kurde, ta gra naprawdę nie jest tak ciężka, jak wszyscy wokół myślą, zanim zagrają. Ale myślę, że fanom Souls-like'ów nie trzeba tego tłumaczyć, jak to działa. Dowiedziałem się, że trzeba spróbować Dark Souls'ów. I właśnie po raz pierwszy spróbowałem... Patrz, koszulę nawet stary założył na te Dark Souls'y. Próbowałem je przejść w taki sposób, jak wielu z was, może którzy mają na koncie już zaliczone Dark Souls'y jedynkę wielokrotnie, w taki sposób, wiecie, enigmatyczny, magiczny, czyli te pierwsze przejście, gdzie sami odkrywacie większość zagadek, ukrytych przedmiotów, bossów oraz tego, w jaki sposób się po prostu tam dostać do tych lokacji. Ej, ale ja muszę przyznać, że tak jak Dawid chciał przejść Souls 1, to moim zdaniem się nie da przejść Souls 1 w pełni. W sensie, przejść się da, ale jak można wpaść na niektóre rzeczy w Soulsach 1 bez jakiejkolwiek podpowiedzi, to ja nie mam pojęcia. Jest tyle nielogicznych momentami elementów, które wymagają od ciebie błądzenia, że na pierwszym przejściu gry nie ma bata, że ktoś odkryje wszystko. Nie ma bata, że ktoś będzie wiedział, jak się cofnąć do Asylum, jak odpalić Priscillę, starej Gwendolina włączyć, nie wiem, co jest jeszcze tam. Jest, w sumie to jest 3 takich najbardziej ukrytych bossów. W ogóle włączenie DLC-ka, stary, to jest takie ciężkie. To oczywiście brzmi niesamowicie, tak wiecie, podniośle, że wow, ale to jest przygoda, ale tak, moi drodzy, jeżeli robicie to w taki sposób, że nie mieliście wcześniej żadnych spoilerów, że naprawdę uchowaliście się pod kamieniem. Patrz, przez taki... siedzą tam, Jonas Siemko i Wulkozor. I nic na ten temat nie wiecie. To przejście, jeżeli wam się uda, będzie praktycznie jeden z najmocniejszych waszych gamingowych przeżyć w życiu. U mnie to był problem. Ja się po prostu na co dzień zajmuję grami. Ja czytam o nich, oglądam. Ja także mam moich znajomych twórców, których odwiedzam. Oni czasem grają w te gry. Gdzieś temat tych Souls-like'ów, Dark Souls'ów, jedynki, dwójki, trójki, to się wszędzie gdzieś przewijało. Czy to na YouTubie nawet jakieś recenzje, krótkie gameplaye, zawsze się gdzieś kliknęło i się to widziało. I ja poniekąd niektóre rzeczy wiedziałem, jak niektórzy bossowie wyglądają, czego można się spodziewać, jakaś lokacja, to gdzieś mi utkwiło w pamięci, ale nie potrafiłem nigdy tego połączyć. I to pierwsze przejście próbowałem zrobić w taki sposób, aby czat maksymalnie ocenzurować, żeby ludzie nie dawali mi żadnych znaczących spoilerów. Po czym ja wchodziłem i pisałem rzeczy, jak robić. Próbowałem od nich uzyskać odpowiedź na zasadzie, ej, dobra,
poddaję się. Powiedzcie, gdzie mam teraz iść, aby po prostu ruszyć z całą fabułą do przodu. I jako ale dobra, osoba, ja na swoją obronę dodam tylko, okej, byłem Maćkiem na czacie, ale że robiłem to w momentach, w których wiedziałem, że on nie będzie w stanie sam tego odkryć, no nie? Bo na pewno go pokierowałem do Sewersów potem, jak chciał wejść na Gaping Dragona i na pewno go pokierowałem do Asylum starego, no nie? To były dwie chyba rzeczy, gdzie faktycznie mu powiedziałem, w którą stronę iść. Uważała, że Dark Soulsy to jest po prostu gra, gdzie się rozwija postać, a potem się napierdziela bossów. Uważałem, że tam nie ma fabuły. Okazuje się, że tam jest bardzo bogata fabuła, że tam jest cały lore w ogóle, historia tego świata, i która się przenosi nie tylko na to, co się później dzieje w seriach, ale można powiedzieć, ona ma wstecz, bardzo długą linię. A fabuła nie jest po prostu przekazywana w taki najbardziej podstawowy dla Janusza sposób, czyli no po prostu tekst gadany, nawalany, czy też jakieś notatki jak w Wiedźminie czy w Alanie Wake'u. Tylko trzeba czytać opisy przedmiotów, nawet najmniejszy, nie wiem, kupa, łajno, kwiatek, śmieć, to wszystko ma swój opis. Tu gdzie on jest, to ja widzowie chyba 2 lata nie byłem, nie? 2 lata temu się nauczyłem skipa tej lokacji, tu w życiu nie przychodzę. Każde małe zdanie wypowiedziane przez przypadkowego NPC-a, nawet gdy nam się wydaje, ale iframe bez sensu, to jedno zdanie, które on tylko ma zapisane, okazuje się, że jest bardzo ważne. Tak więc jestem w stanie zrozumieć osoby, które uważają Dark Soulsy za jedne z najlepszych gier i ogólnie Souls-like'i za jedne z najlepszych gier. To właśnie w tych grach, to właśnie te gry można przechodzić praktycznie bez końca. Ej, ja słyszałem, że on tego Manusa tak zaklikał, jak trzyma to ostatnio, to prawda? Pokaż, co on ma. Za jedne z najlepszych gier, to właśnie w tych grach... Dobra, on w zbroi grał. On ma brązową zbroję, złotą zbroję, to jest zbroja powierniczki ognia. Nie, San Orlando? Dobra, pa jaki on tu poison ma, stary. Można przechodzić praktycznie bez końca. Dobra, on dostaje hita, się nie wywala, to jest skancelowany run, jak on w zbroi. Nie, oszukiwał, to oszukany run. Końca. Za pierwszy... I on grzyba se kliknął! Kto mu powiedział, żeby se grzyba kliknął? Nie dość, że w zbroi, to jeszcze z grzybem. No nie, widzowie. To nieważny run. On nie zrozumiał Manusa, widzowie. Tym razem, tak można powiedzieć po bożemu, czyli ekspiąc, zabijając wszystkie potworki, level patrz, najbardziej, jak on to stankuje. Łatwo. I faktycznie później bossów miałem dosłownie na 4 hity. Nawet przecież Manusa, uważanego za takiego największego skurczybyka, którego naprawdę jest ciężko wyuczyć się tego movementu, a to dlatego, że założyłem po prostu mocną zbroję, to dlatego, że miałem bardzo mocną, wielką pałkę i dlatego, no patrz, ćpałem po prostu... On... Grzyb jest tak OP, że on tankuje całe combo. Po prostu grzybek za grzybkiem i z 3 tymi grzybami po prostu regenerującymi HP. I on wstaje i ma full HP. Nie no. Pokonałem tego bydlaka. I ogólnie tak, boss do bossa, DLC, udało się. I tak, uważam, że Dark Soulsy to faktycznie jest fenomenalna gra. Można w nią grać tak normalnie, czyli ekspiąc, można sobie samemu robić wyzwania bez żadnych modyfikacji. Na przykład. Ale to ja wam jedną rzecz tylko powiem. Mógł oszukać w Dark Soulsach 1, ale wiesz co, Dawid? Siądziesz do Bloodborne'a i przez fakt, że nie wycierpiałeś się w Dark Soulsach 1, że tego swojego Dark Soulsowego krzyża nie wniosłeś, to w Bloodborne'ie, chłopie, oj, będziesz cierpiał, stary. Chłopie, w Bloodborne'ie to tak będziesz cierpiał. Chłopie, z tą zbroją i z tym grzybem. Oj. Tym przejdę ze zwykłą pałką. Tym razem będę używał tylko magii. Tym razem będę grał na macie do tańczenia. I faktycznie, niektórzy nawet przechodzą tą grę dosłownie na słuch, którzy ja po prostu mają zasłonięte oczy. Ej, wiecie, że koleś, co przeszedł tą grę na słuch, napisał mi komentarz pod filmem, że on ma polskie pochodzenie i on gada w języku polskim? Czajcie to? Normalnie po polsku gada, to jest Polak. Muszę wam to pokazać. Poczekajcie, ja to wrzucałem. Ale normalnie ten ziomek od tego Blindfolded Speedruna napisał: dziękuję bardzo za wideo, wiele osób o tym nie wie, ale mam polskie korzenie i mówię trochę po polsku. Dark Souls jest mój najnowszy projekt. W przyszłości robiłem wiele innych gier i mam dużo projektów, które jeszcze chcę zrobić. Naprawdę się cieszę, że ci się podobało. Następny cel to poniżej 3 godzin. Normalnie, ja mu odpisałem, nie? Że stary, świetny achievement, ludologiczna essa. No, ale ziomeczek, co zrobił pierwszego na świecie całkowitego blindfolded speedruna w DS-ie, to jest... No, polskie korzenie ma, ciekawe, nie? Ludological essa, no.
osoby, które przecież speedrunują to bez otrzymania ani jednego obrażenia. Są osoby, które nawet dokonały przejścia wszystkich gier właśnie typu Souls-like od From Software. Jedna za drugą. Nie otrzymały ani jednego obrażenia. To jest niesamowite i żałuję, że tak późno odkryłem tą przygodę, bo... Coś sparuje Gwyna, czy nie? Faktycznie. Nie, nie, patrz, nauczył się. Późno odkryłem. Nauczył się grzyba, bo... ma, wszedł grzybek Elżbiety zjedzony, jessa. Gwyn zaklikany. Faktycznie, grałem w... Nie, nie, Dawid, sorry, bardzo cię przepraszam, musisz zrobić jeszcze jeden run, nie? Ten, ja ten run uważam za nieważny. Z Gwynem mieć problemy, dużo walczyć, bo Gwyn jest ciężki, wiesz? Gwyn jest ciężkim bossem, Gwyn jest prosty tylko dlatego w Soulsach, że on ma bardzo mało życia. On ma bardzo niski pasek zdrowia, ale on jest najszybszym bossem z DS-ów 1, no chyba poza Manusem, no nie? Ale on ma duży damage, on ma duży range, on ma bardzo duże agro, on jest strasznie agresywny i on ma kombosy, no, bardzo, bardzo szybkie, więc to jest ciężki boss. Jak Gwyn miałby 3 razy tyle życia, to byłby bardzo ciężkim bossem, no i gdyby się go parować nie dało, nie? Ale coś mnie omijało. Postanowiłem także zapytać osoby, które znam z internetu, a które wiem, że na swoim koncie mają styczność ze Souls-like'ami. I czy mieli podobne spostrzeżenia, tak jak ja, zanim zaczęli grać? I jakie mają teraz, gdy przecież już za nimi setki albo i tysiące godzin? Cześć Bonkol, siemanko. Ja, to jak Piotrek. Piotrek to ma chyba 5 godzin w Souls-like'ach, no. No nie, no to przecież jakiś jaja ten materiał. Jak... O Soulsach będzie gadał Piotrek, który w życiu nie grał w ten. Piotrek, który w życiu nie grał w DS, nie? O, jeśli chodzi o gry duszne, jeśli chodzi o... Ciekawe, kiedy widzowie coś o Soulsach, o Poe powie, nie? Zaraz powie o Poe. Soulsy i tym podobne, to ja zderzyłem się z nimi dosyć wcześnie, jakieś, nie wiem, ze 12 lat temu, na premierę Dark Souls 1, kolega jeszcze w gimnazjum, który był tym takim typem kolegi, co zawsze miał najfajniejsze gry, najfajniejsze nowe konsole i tak dalej, zaprosił mnie, żebym sobie pograł, spróbował. I pamiętam, że oczywiście byłem słaby, ale miałem jakąś taką wewnętrzną presję, żeby udało mi się zabić jakiegoś bossa szybciej niż jemu. I to była już taka ogromna satysfakcja. Potem miałem ogromną przerwę z tego powodu, że nie jestem konsolowcem, nie miałem pada. Kupiłem sobie kiedyś nawet, pamiętam, Prepared to Die Edition Dark Soulsowe, które jest już niedostępne. Podobno kody do tej gry chodzą po jakieś horrendalne kwoty, ale na klawiaturze i myszce okazało się, że to jest tragedia, więc przez wiele, wiele lat to były takie gry, o których słyszałem, o które czasem widziałem, do których czułem szacunek, ale mnie omijały. Chyba wszystko zmienił Elden Ring. Specjalnie kupiłem sobie, pamiętam... Tak, wszystko zmienił Elden Ring, którego on nawet nie przeszedł. No nie, no, bez kitu, pojadę do tego Krakowa i wyjaśnię to z nim chyba. Tam na tę premierę pada i ta gra mnie totalnie porwała, oczarowała. I od tamtego czasu w zasadzie ten pad to była moja najlepsza inwestycja, bo... To przejdź to Maciejczak, skoro cię tak oczarowało. Nie no, sorry, dislajkuję materiał zaraz. Po jego Ale na obronę Maciejczaka muszę przyznać, że nawet dzisiaj z nim gadałem o Dark Soulsach. Powiedział, że ma bardzo dużą ochotę przejścia teraz Dark Soulsów 1. Chce to zrobić na streamie. I jest pewien powód, który go trzyma na to, żeby nie zrobić tego teraz, wiecie? To na jego obronę tylko mogę powiedzieć. Ma bardzo dobry powód, dla którego on jeszcze nie skończył tych Dark Soulsów. Kupię, mogłem sobie właśnie ograć jakieś inne gry, tak jak właśnie to Lies of P ostatnio. No, Lies of P skończył. Naprawdę je każdemu polecam, zwłaszcza jak jest w Game Passie. I jeśli chodzi o ten taki... jak on wyciągnął widzowie model postaci jako VTubera? Giga ciekawe, nie wiedziałem, że on streamował jako VTuber Pinocchio. I właśnie status Soulsów jako gierek nieprzystępnych. Cholera, myślę, że część z tego to jest mit, nie? Że ludzie dają się zmanipulować w taką narrację, że to jest gra, nie poradzisz sobie. O, spróbujesz. Nie, to jest nie dla bardzo ciebie. Bardzo ładnie mówimy. Nie, ale to będzie trudne. Wiecie co, powiem wam, że Soulsy dla bardzo dużej części osób, jak już wgryziesz się, nie? Jak twoje zęby się zatopią w tym mięsku tej gry, poczujesz, jak terapeutyczne potrafią być, jak relaksujące potrafią być, jak satysfakcjonujące potrafią być. Wielu ludziom wydaje się błędnie, że zastrzyk dopaminy jest malutki dopiero po tym, jak po, nie wiem, 12 godzinach pokonasz bossa. Nie!
nawet jeśli będziesz się męczył z tam bossem tak długo, oczywiście rzadko w ogóle będziesz się męczyć z bossem tak długo, to te zastrzyki dopaminy są małe cały czas. Za każdym razem, jak uda ci się uniknąć jakiegoś ciężkiego ataku, za każdym razem, jak poczujesz, że jesteś coraz lepiej sobie radzisz. Ja tylko dodam, bo on pewnie nie może wytrzymać. To jest dokładnie tak samo jak z itemami w POE. W danej walce, to będziesz coraz to szczęśliwszy. Każda udana próba, każda sekwencja, którą nagle zaczynasz rozumieć, to, że zaczynasz wyczuwać rytm bossa, każda ta mała rzecz, to jest więcej i więcej dopaminy dla ciebie. Uwielbiam soulsowe gierki. Mam pewnie z 80 godzin w Bloodborne'a, ponad 100 godzin w Elden Ringa. Teraz proszę. On ma 80 godzin w Bloodborne'a, to on przeszedł z tego Bloodborne'a, czy nie? Byłem Lies of P i mówiąc szczerze, nie mogę się doczekać, aż wygryzę zęby na poważnie to, co mnie ominęło wcześniej. Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Okej, musiałem zrobić małe dochodzenie, jak to wyglądało u mnie z kolejnością doświadczeń z Soulsami. Czy pierwsze było Demon Souls, czy Dark Souls? No i znalazłem Paragon w pudełku ze sklepu z używanymi... Ja nie byłem tam, widzowie, na samym początku. Ja do Soulsów tak późno dołączyłem. Grami w Katowicach 23 marca 2012 roku, 70 zł. Hop, 11 lat temu. Demon Souls, dopiero później wyszła pecetowa wersja Dark Souls. Dlaczego wybrałem akurat tę grę jako swoją pierwszą po zakupie PlayStation 3? Bo była pierwsza. No bo właśnie dotarła do mnie wieść, że jest to gra wymagająca, że są tam wielcy, majestatyczni bossowie, fabuła tajemnicza i zagadkowa. Nie pamiętam, czy były to jakieś artykuły w necie, 70 zł gra na premierę, no. Ale zainteresowałem teraz... się... Widzowie, kiedyś gry kosztowały 70 zł na premierę, teraz 70 zł to się dopłaca do premiery, żeby zagrać dwa dni wcześniej w coś, za co zapłaciłeś 350 zł. I dobrze, frajerzy. I prawidłowo. Gameplayami na YouTubie obejrzałem i sami to bronicie na własnej skórze, więc moje pierwsze podejście nie było w 100% na ślepo, no bo coś tam wiedziałem. No i wsiąknąłem, dlatego że doświadczenia płynące z gry zdecydowanie różniły się od tych, które przeżywałem do tej pory. No i dopiero później sięgnąłem po Dark Souls i bawiłem się tak samo dobrze. Czy uważam ten typ gier, Souls-like, za trudny? Niekoniecznie, po prostu dobrze wyważony pod kątem stawianego sobie wyzwania. Jeśli grasz normalnie, zwiedzasz wszystko, eliminujesz każdego przeciwnika to po prawda. Kolei, to jest spokojnie. Nie ma tam. Dobra to jest zabawa zwykły jest RPG w nauce wtedy. Bossów, no i jest to jakaś taka próba charakteru i cierpliwości. Ciężko porównywać inne gatunki gier do Souls-like. To jest próba charakteru i cierpliwości, którą uważam powinien przyjść każdy gracz. Jeżeli mógłbym wybrać jedną grę, którą każdy musiałby przejść przed rozpoczęciem streamowania, to bym wybrał Dark Soulsy. Weźcie się zastanówcie, jaką inną grę kazalibyście przyjść każdemu graczowi na ziemi, tylko i wyłącznie Dark Soulsy. Więc zamknąłbym się w ocenianiu między sobą tylko gier z tego gatunku. No i moim zdaniem From Software robi to nadal najlepiej. Zawsze powtarzałem, że mają niesamowitą kreację świata i łączenia poziomów. Czasem potrafi naprawdę zaskoczyć, gdzie otworzymy skrót i jak się to ze sobą wszystko łączy. No i na dodatek co chwilę praktycznie mamy nową scenarię i nowych przeciwników. Tego brakuje w innych grach. Nie wystarczy postaci dać dużego oręża, mało HP i systemu tracenia expa. Do mojego pierwszego kontaktu z Soulsami doszło naprawdę dawno temu. To jest widzowie z Japonii nagrywane, wiecie? Wręcz można powiedzieć w prehistorii, ponieważ nastąpiło to ponad 13 lat temu. To były takie czasy, że Dark Souls 1 nie było jeszcze zapowiedziane. W ogóle mieliśmy tylko Demon's Souls na PlayStation 3 i na niczym innym. I w związku z tym o tej grze w zasadzie praktycznie się nie mówiło nigdzie. Na polskim YouTubie mieliśmy dwie, może trzy recenzje, jeżeli dobrze pamiętam, w języku polskim. Gameplay praktycznie... Nie no, w ogóle nie było. Poradniki, jakieś wyzwania, to już w ogóle zapomnijcie. Kilka artykułów tam oczywiście w sieci się na pewno pojawiało odnośnie Demon's Souls. Natomiast jak już się o tej grze mówiło, no to mówiło się przede wszystkim o tym w ten sposób, że jest to bardzo wymagająca gra, która jest powrotem do old schoolu. Tam pamiętam, że się powoływano właśnie do takich starych gier jeszcze z automatów, czy jakichś tam, wiecie, space shooterów i tak dalej, gdzie liczył się bardziej refleks gracza, gdzie był nacisk na gameplay, głównie na to, żeby walka była dobrze zrobiona. I raczej w takim kontekście się o tej grze mówiło, ale również pamiętam, że było... A to są, Dawid, powyciągane gameplaye z kanałów tych ludzi, jak grali w te gry, nie? Jezu, u mnie będzie gameplay z 2018.
Mam nadzieję, że bez dźwięku, bo nie chcę bana na Twitchu. Zaznaczone to, że gra nam daje gigantyczną wręcz swobodę w kreowaniu naszej postaci. I to mi się bardzo spodobało. Poziom trudności trochę mnie przerażał. Kreowanie swojej postaci w dowolny sposób taki, że możecie z rycerza zrobić kapłana. Oj, to było super. Na przykład maga, jakieś hybrydy. To mi się akurat bardzo... To jest, ja w ogóle bardzo to lubię w grach, jeżeli masz możliwość zrobienia takiej jakby wieloklasowości. Jeżeli nie masz predefiniowanej klasy, która się rozwija w jedną stronę, no nie? Czyli nie masz tak, że masz czarodziejkę, która jest tylko czarodziejką, tylko nie. W tej grze może być wszystkim naraz, jak coś, tak jak w Gothiku. No i mój pierwszy kontakt z Demon's Souls był naprawdę brutalny. Ja to zawsze podkreślam, że w pierwszej lokacji spędziłem naprawdę dobre godziny na tym, żeby uczyć się animacji, żeby w ogóle się przestawić na... Ja wam muszę powiedzieć, że ja to streamowałem, no nie? Mi chyba dopiero ktoś na trzecim albo na czwartym streamie wytłumaczył, o co chodzi z iframesami i z rolowaniem. Ja nie miałem pojęcia, o co chodzi z rolowaniem. Nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak klatki nieśmiertelności, że się mogę w przeciwnika rolować. System walki, którego szczerze w tamtym czasie nie znałem. Nie mogłem przyrównać Demon's Souls do żadnej innej gry, którą wcześniej ogrywałem. Więc to było dla mnie naprawdę spore zaskoczenie, że trzeba się przestawić, żeby nauczyć się po prostu tej cierpliwości w tej grze. Bo cierpliwość najbardziej popłaca. I pamiętam, że miałem trochę taki mental, że kurczę, kupiłem grę, więc będę ją muszę skończyć. I to się okazało być naprawdę dobre. Prawidłowo. Ale pierwsze momenty w grze były naprawdę... Widzowie, muszę dać lajka, bo i wy też jak oglądacie, to pamiętajcie o tym, żeby zostawiać lajki pod materiałami, które wam się podobają i subskrybować, bo duża część osób oglądających YouTube'a nie subskrybuje kanału. Widzicie? Ja Bonkola subskrybuję, więc wy też subskrybujcie. Naprawdę bardzo trudne. Dlatego zawsze mówię, nie poddawajcie się. Próg wejścia jest dość wysoki w Soulsach, jeżeli nie mieliście kontaktu nigdy z takimi grami, ale naprawdę warto. To zabrzmi bardzo banalnie, ale dla mnie Soulsy to po prostu bardzo dobre gry, w które się dobrze gra. I ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale wiele gier mam wrażenie, że w tych czasach po prostu zapomina, że są grami i że tutaj chodzi o rozgrywkę, a nie o to, żeby były na przykład interaktywne filmami, czy dokładnie mają wyglądać świetnie, a potem się okazuje, że nie ma kontentu i gra jest pustą wydmuszką na przykład, bo większość budżetu poszło na marketing. I grafikę, nie? No. Tak naprawdę Soulsy dopracowały do perfekcji właśnie rozgrywkę. Gameplay jest genialny, jest bardzo wysoka responsywność. Oho! Widzowie banned. W znakomitej większości przypadków, do tego mamy genialną po prostu regrywalność. Możemy sobie nie tylko urozmaicać grę, czyli grać magiem, kapłanem, wojownikiem, piromantą, klechą. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, totalnie możemy bawić się pod siebie. Możemy resetować te punkty w większości tych gier i coś tam pokombinować, ewentualnie stworzyć inną postać. No w tych grach tak naprawdę często nie kończy się na tym jednym przejściu. Nie oszukujmy się, większość graczy przechodzi Soulsy po kilka razy. No, tej, do Soulsy się nie da raz ukończyć. Ale uważam, że to, co jest najważniejsze w Soulsach, moim zdaniem, czyli walki z bossami, w znakomitej większości przypadków są bardzo dobre lub po prostu genialne. Poza DS-ami 2. Rewelacyjne. Dlatego też twórcy, co ważne, potrafili dobrze to wszystko zbalansować i osiągnąć genialny taki jakby poziom karania, a nagradzania gracza. Musimy być bardzo zaangażowani, żeby nie utracić na przykład naszych cennych dusz, na które pracowaliśmy przez godzinę powiedzmy, czy pół godziny podczas eksploracji, a z drugiej strony po osiągnięciu tego sukcesu, czy to pokonaniu jakiegoś minibossa, czy zabiciu bossa, czujemy ogromną po prostu satysfakcję. I tego oj, tak. Strasznie brakuje w innych grach. Naprawdę. Ja mam po Soulsach takiego kaca trochę game. Ej, ale bo ja trochę kojarzę, co ja powiedziałem mniej więcej o tych Dark Soulsach. Oni tu wszyscy mówią o tej satysfakcji, a ja tak filozoficznie tam chyba wjadę, nie? Jak wychodzi jakiś nowy Souls, to czuję taką radość, jakiej nie czuję przy innych grach. W ogóle, serio. I jakby... Trochę mi to popsuło gaming, nie? Ale no liczę... No, jakby, psuje. Ja się tak jest. Soulslike'i stają się na tyle popularne, że stały się To jest droga, na którą jak ja raz wejdziesz, ty już nie wrócisz. To już po prostu tworzysz sobie alternatywną oś czasu w swojej głowie, w swoim mózgu i ty już nie możesz się cofnąć. Nie możesz zbudować maszyny czasu i usunąć sobie tego połączenia w głowie. Po prostu jak zagrasz raz w Dark Soulsy, to już się nie cofniesz. W zasadzie już własnym gatunkiem i cieszę się bardzo z tego powodu, ponieważ zwycięstwo wywalczone, które wymagało od was czegoś. Smakuje lepiej. Gra traktuje was poważnie,
A nie, że wszystko samo przyszło i jak po maśle. Kliknij E. No takie zwycięstwo po prostu smakuje najlepiej. Jaki... Widzowie, w nowych grach to jest tak, że masz kliknij E, by pokonać bossa, nie? O ja! Było moje postrzeganie Soulsów na samym początku, zanim w nie jeszcze zacząłem grać. I z tym się wiąże bardzo ciekawa historia, ponieważ ja pierwszą styczność z gatunkiem Souls-like'a miałem w przypadku polskiej gry Lords of the Fallen. To był 2015 albo 2016 rok. To było jeszcze na 100% przed wyjściem Dark Soulsów 3, ponieważ to się pojawiło w takim bardzo tanim bundlu. I to był czas, w którym ja już w ogóle wtedy zacząłem streamować i pamiętam pod namową kilku widzów, którzy mi mówili o tym, jakie to... Dark Soulsy są niesamowite i w ogóle, no to ja powiedziałem, dobra, ja mam tego bundla i odpalę te Lords i zobaczę, czy faktycznie ten gatunek mi leży, bo ja w ogóle wtedy też miałem taki okres, że ja grałem w same gry kompetytywne. Ja wtedy grałem tylko w Dotę, w Hearthstone'a i w WoWa jeszcze przy okazji pogrywałem, więc to był taki moment, gdzie ja przez 10 lat przeskoczyłem bardzo dużo gier, które wyszło w tamtym okresie i nie grałem singleplayerowe gry. I odpaliłem te Lordsy. Ja w nie pograłem 2 godziny i ja je włączyłem. I co jest w tym wszystkim najgorsze? Jezu, tak było. Mi się wydaje, chyba nawet usunąłem ten stream niedawno. Kilka lat temu ten stream usunąłem, bo jak go sobie zobaczyłem jeszcze raz, to była tragedia, nie? Te lordsy były tak złe. Ja byłem tak zirytowany tymi lordsami. Nie umiałeś tego znaleźć. Ja to mam usunięte chyba, albo mam to ukryte. Ten stream gdzieś jest. Ja pamiętam dzień, w którym ja to streamowałem nawet, nie? Gorsze, że ja przez kolejne 3 lata nie włączyłem Souls-like'ów, bo myślałem, że Souls-like'i są po prostu taką grą, jaką było Lords of the Fallen. Czyli wolną, mozolną, przytrzymaną i co najgorsze, po prostu irytującą z takimi dziwnymi mechanikami, gdzie musisz siedzieć i wyczekać jeden atak przeciwnika, aż ty będziesz mógł swój wyprowadzić, prawda? No i to była moja pierwsza styczność, czyli ja się całkowicie od tego gatunku odbiłem i dlatego za każdym razem... O, jestem ja! Widzowie, patrzcie, jestem ja sprzed 5 lat! I zacząć od faktycznie Dark Souls 1, które było moją drugą stycznością z grami typu Souls-like. I to już wtedy faktycznie byłem takim, powiedzmy, pełnoprawnym streamerem. I ja muszę przyznać, że wtedy moja społeczność mnie bardzo mocno poprowadziła w tych Soulsach. Oni mi bardzo mocno pomogli. Ja wtedy w tych Soulsach się zakochałem trochę. Bo to... Co ja tam gram? Co to jest w ogóle za krasa postaci? Była jedna z pierwszych gier, którymi ja zacząłem się interesować, które były po prostu u samej podstawy trudne. Ja wcześniej w takie gry nie grałem i tak jak Dark... Patrz, jaki build Nova, stary, Drakesword jest co do przodu, nie? Ej, ale ja tu idę na Quailag, ja mam, nie wiem, ja mam chyba z 20 poziom, w co ja wydałem te punkty, stary? Jak ja, to jest chyba Blue Tearstone Ring, tak mi się w ogóle wydaje? Jezu, co ja tu mam? Estus plus 1, chłop. Patrz, ja już tutaj wysyłam tą grę. Tutaj już jestem tak zirytowany, że hita dostałem. Z Dungeon też Dark Souls były dla mnie jedno z... Jezu, ja mogę przeczytać ze swoich ust, co ja tam mówiłem. Takich pierwszych typowo trudnych pozycji. Prawda? Narzuconych. I ja do dzisiaj pamiętam, że jak ja przeszedłem je pierwszy raz, to na następny stream odpaliłem i je przeszedłem całe jeszcze raz. I potem chyba jeszcze raz. Je przeszedłem 3 razy z rzędu. Dosłownie od razu, raz po razie. Więc to było niesamowite. No ale na samym początku, no to był ból, irytacja. To było... Oj, niesamowity ran. Ja zabiłem Manusa Estusem plus 1. Stary, mi się wydaje, że nawet ogniska tam nie rozpaliłem na max, tylko ja miałem 10 Estusów plus 1. Ja tego Manusa tak, widzowie, przemęczyłem. To trwało 3,5 godziny. Ta walka trwała 3,5 godziny. Ale to była sytuacja, w której potem jak wszedłem te Souls 1, to ludzie cały czas wyczekiwali tych Soulsów 3. I ludzie na Soulsy 3 tak u mnie narzekali, ale nie na to, że nie chcieli oglądać Soulsów 3. Nie na to, że im się gameplay nie podobał. Tylko ludzie strasznie narzekali na Soulsy 3, bo ja Soulsy 3, ja zrushowałem, ja przez nie tak przeleciałem, ja nie miałem żadnego problemu w Soulsach 3. I pamiętam, były takie sytuacje, że ludzie mi mówili, o dobra, zobaczysz na Aby złoczersach. Poszedłem na Aby złoczersach na raz, no nie? Mówi, dobra, pontyfik.
Pontyfik to ci tak przydyma, że nie dasz rady. Poszedłem na pontyfika za drugim, a za trzecim razem. Zabiję. Mówię, a dobra, zobaczysz następnego bossa. I nie miałem ani jednego momentu w Soulsach 3, który był dla mnie taką ścianą, jak był dla mnie kiedyś Manus, no nie? Dopiero potem Sekiro i Ishin się dla mnie okazał taką ścianą, ale to historię Sekiro to chyba każdy znał, nie? No, ale to był ten... To był wierzchołek skilla w Soulsach, w którym musiałem nabyć na tyle dużo skilla, że potem wszystko już po prostu było łatwiejsze, nie? Narzekanie, to była świadomość bardzo wysokiej niesprawiedliwości związanej z grą i no jakoś trzeba było przez to przebrnąć. Ale jak to finalnie... No patrz, jakie role, chłopie! No to patrz! Okazało się, że Dark Soulsy potrafią ciebie, patrz! Człowieka... Chłopie, jak ja to robiłem! Ci rzeczy nauczyć i... Zaatakuje czy nie? Gier, poczekam na atak. Patrz, pyk! Chopie, ale on to robi, nie? Chopie, jak ja to Hitler z tego Manusa chyba zrobiłem, pa! I teraz go spaniszuję, nie? Nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet jeżeli coś się wydaje niesprawiedliwe dla ciebie na samym początku, nierealne do zrobienia, coś, co może być po prostu... Ja ty pamiętam, ja sobie pomyślałem wtedy tak, chopie, ale jestem kozakiem, nie? Chopie, nie ma bata na mnie. Nie ma na mnie kozaka, stary. Nie ma i nie będzie, kurwa, i nie będzie. ...typową pracą i tą definicją szaleństwa, czyli powtarzania w kółko tego samego, aż może się kiedyś... Ej, ja wam to muszę przesunąć, nie? Żebyście widzieli kamerę. Co ja wyłączyłem? To jest widzowie... Aha, halo. Właśnie, to były sosy potem na macie do tańczenia. No to Dark Soulsy to całkowicie odmieniają, bo to jest tytuł, który pokazuje ci, że wszystko jest możliwe, a czasami największym problemem możesz być właśnie ty i twoja niemożność wykonania czegoś i po prostu włożenie bardzo dużej ilości siły. No i essay, i potem hitlesik na treningu i dyscypliny, by nauczyć się robić coś z określonym wynikiem. Pa! Jezus! Stary, to jest moment, gdzie ja walę Hitlessa, stary. Walę zero hitów do tego momentu, po czym wchodzę na Quail'a i wchodzę w lawę jak debil, nie? To był jeden z chyba łącznie 9 hitów, jakie otrzymałem na tym ranie, z czego 2 były tak totalnie... Znaczy, to chyba 7 hitów było tak idiotycznych, nie? To był run, po którym ja już wiedziałem, że potrafię zrobić Hitlessa, nie? No i... Kurde, no Dark Soulsy finalnie okazały się taką grą, która ja mam wrażenie, że mnie bardzo osobiście po prostu ukształtowały, dały mi bardzo dużo dyscypliny. Chciałem powiedzieć, że pokora, ale pokora to jest chyba ostatnia rzecz, o której mógłbym powiedzieć względem siebie. No i to jest tytuł, który ja bez żadnego pardonu mogę każdemu polecić, bo jeżeli będziecie w stanie wyciągnąć z tej gry trochę więcej filozofii, ale nie filozofii dotyczącej fabuły, ani przygody gry, a filozofii dążenia do czegoś, co na samym początku wydaje się niemożliwe. Nie, to jest ten run, chłopie, gdzie Ossislesa tu hita dostałem. To... Nie, gra. Dobra. Może być jedną z najważniejszych gier dla was i zobaczycie, że po przejściu tych gier na inne gry nie da z... no po prostu nie da się już tak samo patrzeć. Każdą inną grę będziecie interpretować Dark Soulsami i każdą inną grę będziecie trochę szufladkować nawet, wydaje mi się, że mógłbym powiedzieć, z uwagi na to, że doświadczyliście w życiu czegoś, co nie jest powtarzalne. I wy to możecie powtórzyć 100 albo 200 razy, przechodząc tą grę kolejny raz, ale to pierwsze przejście, ten największy ból, ta największa agonia i ta największa irytacja będzie czymś, czego wam nikt nigdy nie zabierze i będzie jedną z najważniejszych gamingowych lekcji w waszym życiu. I to jest też piękne, że... Ale ja ładnie powiedziałem, nie? Jezu, ale ludologicznie powiedziałem. Aż wzruszyć się można. Jesteśmy różni, każdy z nas ma inną historię. Czy jesteś twórcą, czy jesteś po prostu graczem? No można powiedzieć klientem tych firm, którzy po prostu sprzedają nam tą elektroniczną rozrywkę. Jeżeli masz swoją krótką historię, podobną bądź całkowicie różniącą się od naszej. Pracuję nad wywieleniem wizerunku dla ciebie, dla Bethesdy. Od mojej, napisz ją w komentarzu. Dodatkowo oczywiście każdy taki komentarz mi po prostu pomaga, aby te materiały szły dalej, do czego zachęcam, aby oczywiście zostawić ocenę, zanim wyłączycie film,
O takich rzeczach jak łapki, subskrypcje, dzwoneczki nie muszę przypominać chyba. A jeżeli chcecie mnie znaleźć oraz innych twórców, to oczywiście linki znajdziecie w opisie do ich kanałów. A regularnie streamuję ja na swoim kanale praktycznie codziennie od 10. A jeżeli piszcie nie macie czasu z różnych powodów, to możecie to nadrabiać poprzez oglądanie materiałów na drugim kanale Bonkol Live. Jest wiele cytatów i takich przenośni, że życie jest zbyt krótkie, żeby pić słabe wino, słabe piwo. No właśnie, moim zdaniem życie jest zbyt krótkie, żeby grać tylko w przeciętne i słabe gry. Zagrajcie czasem w coś, co jest może poza waszą strefą komfortu, a może się okazać, że to był dobry wybór. Cześć, miłego grania. Miłego grania, widzę, pisze komentarz. Pisze tak, świetny, ludologiczny materiał na temat przezwyciężania swoich słabości i tego, jak gry mogą być idealną do tego podstawą. Publicystyka, którą każdy potrzebuje i każdy powinien zobaczyć. Pozdrawiam. Essa, widzowie, essa. Sa. No, dokładnie, mogłem dopisać, ale ten run z grzybkami to się nie liczy. Tak miło tak napisać na samym początku, a potem napisać, ale z tymi grzybami to się nieźle zeszmaciłeś.